Hej, 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 cześć wszystkim, witam Was w kolejnym miszmaszu. Dzisiaj mamy taki wyjątkowy miszmasz świąteczny i prosiliście mnie na poprzednim filmie, żebym przygotowywała dla Was wcześniej te wszystkie DIY-e, abyście mogli je przygotować właśnie na święta nadchodzące, więc tak też w tym miesiącu zrobiłam. Więc jeśli Wam się podoba, to koniecznie dawajcie łapki w górę i motywujcie mnie w komentarzach. Piszcie oczywiście, która rzecz najbardziej Wam się podobała z tych wszystkich DIY-ów. I przypominam, abyście subskrybowali kanał tutaj na dole oraz klikali przycisk dzwoneczka, abyście byli na bieżąco z każdym nowym filmem. Chciałabym zorganizować na tym odcinku taką małą akcję i słuchajcie, chciałabym, abyście wykonywali te oto DIY-e z tego odcinka, wstawiali do siebie na Instagrama, oznaczali mnie oraz wpisywali hashtag miszmasz. Robiłam to kiedyś już w zeszłym roku właśnie na tej serii i troszkę o tym zapomnieliśmy, więc może do tego powrócimy i wybiorę kilka najlepszych zdjęć, najlepszych prac i wstawię na kolejny odcinek właśnie tutaj. Pokażą się, więc jeśli chcecie, to koniecznie róbcie, bo jest duża szansa na wygraną. Do tego zapraszam Was na Instagrama, gdzieś tutaj się pojawi i wbijajcie, bo co tydzień jest nowy konkurs, aktualnie teraz trwa kolejny, więc koniecznie wbijajcie. I do tego zapraszam Was na mojego TikToka, bo tak założyłam swojego TikToka, więc wbijajcie, bo tam się dużo dzieje i codziennie wstawiam nowego TikToka i jest dużo ich świątecznych, więc mam nadzieję, że Was to zachęci do odwiedzenia mojego profilu. No dobra, w takim razie już nie przeciągamy, tylko zobaczmy 7 przygotowanych przeze mnie DIY dla Was w ramach świąt. Słuchajcie, chciałabym dla Was przygotować wieniec inspirowany Grinchem z filmu właśnie Grinch, Świąt nie będzie. Teraz w kinach wyszła wersja animowana, więc uwaga, słuchajcie, na początku przygotowałam sobie odpowiednią ilość tiulu w kolorze zielonym. Teraz zmieszałam sobie farbę żółtą i odrobinę niebieskiej, tak aby powstał idealny kolor takiej jasnej zieleni. Następnie przy pomocy kleju na gorąco przyklejam tiul tak, aby powstała taka broda. Kupiłam najprostszą czapkę mikołajową, taką dosłownie za 2 zł i podkleiłam ją do odpowiednich rozmiarów właśnie do tego wieńca. Oczywiście możecie tutaj zaginać wszystko tak, aby idealnie pasowało, jakby nie ma w tym żadnego problemu. Następnie wydrukowałam sobie oczka Grincha, wycięłam je dokładnie i wystarczy je przykleić. Myślę, że naprawdę fajnie to wygląda, oryginalnie. Jest to zupełnie coś innego niż taki zwykły, tradycyjny Mikołaj. Teraz pokażę Wam, jak w naprawdę fajny sposób, tanim kosztem, udekorować prezent. Kupiłam tak więc papier pakowy, taki najbardziej zwykły szary i przycięłam go do odpowiednich wymiarów. Następnie pudełko opakuję jak na prezent. Teraz przy pomocy markera maluję oczka, jelenie rogi a następnie z włóczki robię taki niewielki pomponik, aby stworzyć nosek. Wystarczy, że wełnę owiniecie wokół swojej ręki, ściągniecie to dokładnie a następnie przez środek przymierzecie jeszcze jednym kawałkiem wełny i rozetniecie wszystko. Żeby uzyskać idealny kształt, możecie tą wełnę ładnie poprzecinać. I klejem na gorąco doklejamy do prezentu i gotowe. Teraz zrobimy taki niewielki prezencik, który możecie zrobić dla swoich na przykład kolegów lub koleżanek ze szkoły. Więc mam taką oto plastikową bombkę, wsypuję do tego cukierki i możemy stworzyć teraz taką zawieszkę, aby mogli sobie to powiesić na przykład na choince. Przeciągam sznurek, ucinam kawałek papieru, wypisuję imię. Teraz
teraz zrobimy kolejną bombkę przy użyciu właśnie tego rodzaju bombki przezroczystej plastikowej. Więc nacięłam takie cieniutkie kawałki papieru, a następnie przy pomocy nożyczek jakby tak je zrolowałam. Chyba tak to mogę nazwać. Najlepiej będzie, jak tych kawałeczków papieru będzie jak najwięcej. Żeby wypełnić całą przestrzeń tej oto bombki. Całość ze sobą łączę, a następnie wycinam kółeczka ze zwykłego papieru, tak naprawdę rysunkowego. Maluję oczka i doklejam do naszej bombki. Teraz markerem dorysowuję uśmiech. I mamy naszego ciasteczkowego potwora w formie bombki. Teraz stworzymy naprawdę fajną dekorację z patyczków do lodów. Na początku robimy środek, więc łączymy patyczki tak, jak właśnie pokazuję na filmie. Pamiętajcie, aby użyć do tego kleju na gorąco, gdyż najlepiej sklei Wasze patyczki. Teraz stworzymy ramiona. Na koniec wystarczy połączyć dwa elementy ze sobą. I zrobić tak z pozostałymi. Zostaje tylko całość pomalować jednolitą farbą. Ja na przykład użyłam takiej malinowo-czerwonej farby. I gotowe! Możemy to teraz powiesić na ścianie, na suficie, przywiesić do lampy, żeby ładnie się prezentowało. Teraz zrobimy choinkę, która jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Wystarczy mieć styropianowy stożek i naciąć w odpowiednich odległościach takie oto wstążeczki. Do tego też kupiłam specjalne, króciutkie szpileczki. Zaginamy wstążkę i wbijamy w odpowiednim miejscu w choinkę. A następnie w rządkach robimy tak dookoła. Ładnie zawijamy czubek dookoła, aby nie było widać ani trochę styropianu. I na szczycie możemy przykleić gwiazdkę. I gotowe. Powiem, że naprawdę jest to bardzo fajna zabawa i polecam Wam zrobić taką choinkę.
teraz zrobimy wieniec papierowy i do tego użyjemy na początek dwóch talerzy papierowych, z których wycinamy dno. I tak samo robimy z drugim talerzem. Teraz sobie sklejamy, aby forma albo taka baza naszego wieńca była jakby sztywniejsza. Teraz w odpowiednich odstępach rozrysowujemy odpowiednie kawałeczki naszego papieru. Przygotowałam trzy kolory zielonych kartek i odmierzam dosłownie grubość tych karteczek po 3 cm. I w połowie kartek zginam i rozcinam. Teraz sklejamy klejem w sztywcie i dookoła sklejamy ze sobą. Najfajniej będzie, jeśli karteczki zrobicie naprzemiennie, tak aby zmieniały się co chwilę kolory. Teraz nacinamy, tak aby powstały takie jakby kokardki. Teraz zrobimy podstawę świecy i po prostu naprzemiennie zaginamy ze sobą kartki białego papieru. Przyklejamy. Teraz wykonamy płomyk. Dla dekoracji możemy jeszcze przykleić kilka białych pomponików. Na sam koniec przyklejamy zieloną kokardkę i koniec. I to tyle, co przygotowałam dla Was na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę i jeśli będzie dużo, to może w przyszłym miesiącu będą nawet dwa miszmasze. Zobaczymy, jak to będzie, ale to oczywiście musi być dużo łapek w górę. Bardzo, bardzo to prosimy. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał. Wbijajcie na Instagrama, na TikToka i na wszystkie pozostałe moje media społecznościowe. No i to w sumie tyle, tak więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Oczywiście świątecznych, do zobaczenia i pa, pa!